Proszę pana, teraz pan komisarz Pogłowo Zielwacy Majer. Moje nazwisko Roman Dyniasz, mieszkam na Trzebałem 12 i chciałbym poruszyć taką sprawę, bo śledzę tutaj i gazetki czytam dzielnicowe i uchwały i listę rankingu, ale nami mieszkańcami przy bloku numer 10-12 pomiędzy garażami ten parking, ta budka z alkoholem całodobowa, nie ma się kto zająć. Najważniejsze są przedszkola, szkoły, żłobki, a mieszkańcami nie ma się kto zająć. Pani Dominiko, pani podpisywałem rekomendacje przed wyborami. Czy pani kiedyś tam szła, widziała jak wygląda? Tak. Jedno i drugie, ale parking musieliśmy sami się złożyć, żeby dojechać do garaży, bo woda doły po osi. Ciemno, nieoświetlony, jest to teren Skarbu Miasta. Nie? I na ten temat nigdy nie słyszałem ani słowa. Nikt nie zgłaszał. Ja myślę, że temat jest znany. Ja myślę, że pan by proponował jeszcze ministra generalnie wody porozmawiać chwilę z panem generalnie, jeśli pan będzie miał jakieś pismo, więc pan lecę trzeba tam zostawić. I po prostu spróbujemy rozwiązać ten temat i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie to już robić. No, my na pewno nie jesteśmy w stanie likwidować działalności gospodarczej, czyli budki z alkoholem. Nie, no jest za mocny ten pan, ma kilka punktów, no ale... To nie jest nasza kompetencja po prostu. No nie, no nikogo nie jest. Szkoda tylko, że Bruno Naka zamknęli, bo może on by to załatwił. Nie wiem. Prawdopodobnie był w drugi sposób. Może proponowałbym porozmawiać z panem Dominikiem. Proszę, bardzo bym prosił. Ja to przekazuję, że pan jest prawny, ale... Ale nie ma na niego. Czy ten teren na można jakoś pomorantować? Trzeba do domu. A śmietnik to jest za Piwoszy lokal kategorii pierwszej. Załatwiają wszystkie sprawy. Proszę o przekazanie dokładnych informacji panie przewodniczący, żeby zobaczymy jak jest teren. Mówię się. Ten ja może pozostawiam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do...